Sezon motocyklowy w pełni. Na drogach w całym kraju pojawia się coraz więcej jednośladów. W ubiegłym roku w Polsce motocykliści uczestniczyli w niemal 2000 wypadków drogowych, w których zginęło 189 kierujących motocyklami i 7 ich pasażerów. Liczba zabitych i rannych rośnie. Pomorscy policjanci w specjalnym filmiku apelują o rozwagę. Do 22 maja 2023 roku na pomorskich drogach zginął jeden motocyklista. W tym samym okresie, w tym roku zginęło już 5 motocyklistów. Każdy wypadek śmiertelny to dramat. Ktoś traci rodzica, partnera, przyjaciela. Pomorscy policjanci robią wszystko, żeby tych dramatów nie było. Codziennie kontrolujemy prędkość, sprawdzamy uprawnienia. Niestety cały czas ujawniamy nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Reagujemy na wykroczenia, które są najczęstszą przyczyną tragicznych zdarzeń drogowych. Po służbie przesiadam się na motocykl prywatny i doskonale wiem, jakie grzechy popełniają motocykliści kierujący samochodami. Motocykliści przekraczają dopuszczalną prędkość oraz wyprzedzają w sposób niezgodny z przepisami. Kierujący samochodami natomiast często nie ustępują nam pierwszeństwa. Motocyklisto, jeżeli przejeżdżasz skrzyżowanie z nadmierną prędkością, nie dziw się, że skręcający w lewo może Ciebie nie zauważyć. Jeżeli nie posiadasz uprawnień lub posiadasz je od niedawna, możesz nie mieć odpowiednich umiejętności, aby ominąć, wyhamować. Motocykle to wspaniałe hobby, towarzyszą nam całe życie. Nakręcajmy kilometry, a nie policyjną statystykę. Lewa w górę.